Dzień dobry kochani. Dzisiaj opowiem Wam o takim jednym zjawisku, które po powrocie z Norwegii no, trochę mnie w sumie przeraża, trochę denerwuje, a trochę tak po ludzku mnie dziwi. Więc, w sumie, przechodząc od razu do sedna bez owijania w pawełnę, to chodzi mi o, nazwijmy to, wciąż taki obecny i szeroko pojęty kult Matki Polki Ofiarnej. Mi się wydawało, że może to już w pewnym sensie tak naturalnie wymarło. Albo przynajmniej jest na wymarciu. Ale tak sobie teraz myślę, że żyłam w jakichś złudnych marzeniach i w świecie iluzji, albo, no nie wiem, już za bardzo Norwegia weszła mi do głowy przez ostatnie lata. I zaczęło się w sumie od tego, że ostatnio na Instagramie jedna z dziewczyn, które obserwuję, zaczęła opowiadać o porodzie. No i mnie coś tam w tym zaciekawiło, tak bardziej z medyczno-praktycznego punktu widzenia, i chciałam się dowiedzieć trochę więcej. No, więc zaczęłam sobie szperać po internecie. I wtedy przeżyłam prawdziwy szok, bo zobaczyłam, jak mało, a w sumie prawie w ogóle, dostępnych jest takich rzetelnych informacji, takich profesjonalnych artykułów dotyczących porodu, połogu, wychowania do dzieci takich artykułów, które by były, nie wiem, dostępne w internecie i zwłaszcza na pierwszych stronach wyszukiwania. I człowiek jest dosłownie zbombardowany jakimiś takimi różowo-pastelowymi stronami, ze słodkimi bobasami, na których może jest możliwość dokopać się do jakichś tam praktycznych informacji, ale żeby to zrobić, to trzeba przejść przez całą górę sformułowań typu: matka jest najważniejszą osobą w życiu dziecka, macierzyństwo to wyrzeczenie się siebie, ale dziecko ci to wynagrodzi. Stając się matką, rezygnujesz z marzeń, planów i hobby. Ale uśmiech dziecka ci to zrekompensuje. No i gdzieś tam, pomiędzy tymi wynurzeniami, można sobie poszukać merytorycznych treści. No, jeśli komuś w ogóle starczy samo zapału. No i moi drodzy, szczerze mówiąc, to mi się to w głowie nie mieści. Może jestem naiwna, ale jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak połóg wygląda z fizjologicznej strony, no to nie potrzebuje chyba czytać pięć razy na jednej stronie, że. Matka jest najważniejsza i od chwili przyjścia nowego człowieka na świat, ona już właściwie rezygnuje ze swojego życia, a oddycha tylko praktycznie na tego potomka. I tutaj nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. Ja nie umniejszam wartości macierzyństwa, ważności bycia rodzicem, no bo to jest z pewnością jedna z takich najważniejszych ról, no jeśli ktoś się na nią w ogóle zdecyduje. Ale to, co się teraz wyprawia w internetach, uważam za bardzo szkodliwe. Taka kobieta jest na każdym kroku zasypywana informacjami, że jest najważniejsza, niezastąpiona, jedyna w życiu takiego dziecka i nikt inny nie może się takim dzieckiem zaopiekować. A do tego najlepiej, żeby taka kobieta stworzyła ciepło ognisko domowe i była wiecznie uśmiechnięta i szczęśliwa i promienna, bo oto jej życie jest już całkowicie spełnione i nic więcej jej nie powinno być potrzeba. No a jeśli już potrzeba, no to coś jest chyba z nią nie tak. To jest przeciwko naturze, no i nie wiem, najwidoczniej coś w jej psychice nie styka po prostu. I to jest bardzo szkodliwe. Bo ja się tak przyglądam różnym dziewczynom, które, na przykład, były ze mną na wyjazdach, um, i słucham tych ich opowieści, y, i często te opowieści są takie bardzo poruszające, chwytające za serce, i w sumie smutne. I tak końcowo powodują we mnie jakiś bunt i chęć protestu, bo te dziewczyny opowiadają, że na przykład rok czy dwa. Siedzą z małym dzieckiem czy dziećmi w domu, nie pracują, nie mogą spać, e, mają często problemy z kręgosłupem i ogólnie ze zdrowiem, no, są jakieś takie zdołowane i często taka rozmowa się kończy płaczem. Ale najgorsze jest to, że w większości kobiet jest wstyd, że tak się czują. E, wstyd, że nie czują wyłącznie rozpierającego szczęścia, no bo, no bo co to ich mówi. Że jak to w ogóle u nich nie jest tak, jak na okładkach tych wszystkich różowych magazynów? W ogóle o czym to świadczy? No bo według standardów to chyba tylko o tym, że są jakimiś niepełnowartościowymi kobietami, skoro przecież wszędzie mówi się tylko i pisze, że matka jest najważniejsza, że musi się z radosnym oddaniem poświęcać dziecku, a jej uśmiech to wszystko wynagrodzi. A okazuje się, że często ten uśmiech jednak nie wystarcza, że potrzeba czegoś więcej, czegoś jeszcze w życiu. Więc jak te dziewczyny się otwierają, czy, czy tak rozmawiamy same, czy w grupie, czy czasami po winku i mówią, że jest im ciężko, bo przecież mąż pracuje, one w domu siedzą, że śpią po trzy godziny w nocy, że nie wychodzą na dłużej. I jak się tak właśnie otworzą na chwilę i powiedzą prawdę, to tak za momencik jakby do nich dociera, że może powiedziały za dużo, że to wstyd, i zazwyczaj dodaję na końcu coś w stylu, no, ale przecież to wszystko jest normalne, przecież tak musi być, wszystko jest ok. No przecież wiadomo, że to mąż musi zazwyczaj pracować, a ja muszę siedzieć w domu. No przecież takie są moich koleżanek, więc no, one dają radę, dlaczego ja miałabym nie dać rady. I otóż chciałabym tutaj powiedzieć, że nie musi tak być. I nie powiedziałabym też, że to wszystko jest normalne. Czasy się zmieniły i wszędzie wokół trąbi się o związkach partnerskich o równości, ale często w sumie mam wrażenie, że jeśli przychodzi do praktyki i do życia codziennego, to to wszystko jest takie bardzo złudne i to są dość puste słowa. I większość znanych mi facetów, a w sumie nawet kobiet też, to twierdzi, że przez pierwsze dwa lata życia dziecka to taka matka jest najważniejsza i powinna siedzieć w domu dla dobre dziecka. I teraz wielkie zaskoczenie, większość współczesnych badań pokazuje, że to ta osoba jest przez pierwszy okres życia najważniejsza, która spełnia większość naturalnych potrzeb tego dziecka. Czyli karmi, przywija, przytula, daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu. I uwaga, to może być też ojciec. Ojciec może też robić te wszystkie rzeczy, i to tak ojciec nawet może karmić z butelki. No i wtedy to będzie najważniejszy. I tak, zgadza się, zazwyczaj jest to matka, bo kobiety zazwyczaj chcą karmić piersią i wybierają opcję pozostania w domu, ale to nie znaczy, że tak musi być i koniec, i że jak tak nie będzie, to dziecko się dobrze nie rozwinie albo będzie miało problemy emocjonalne. Więc tak sobie myślę, że może czas skończyć z tym wszędzie powtarzanym, szumnym zdaniem, że matka jest najważniejsza i niezastąpiona, i zdjąć trochę presji z kobiet. A jednocześnie włączyć jeszcze bardziej ojców w wychowanie dzieci i równie szumnie zacząć głosić nową mantrę, że oboje rodziców jest ważnych i oboje może zaspokajać potrzeby tego dziecka. I w Norwegii standardem jest, że ojcowie biorą koło 4 miesięcy urlopu teciężyńskiego. Standardem jest też to, że idąc rano pobiegać do parku, to widzisz ojców spacerujących z wózkami. Tak samo standardem na moich studiach były dziewczyny, które i studiowały, i pracowały, a ich faceci zajmowali się w tym czasie dziećmi, no albo dzielili się po połowie. Standardem jest też to, że przy rozwodzie opieka nad dziećmi jest dzielona po połowie i dziecko przebywa na przykład dwa tygodnie u mamy, dwa tygodnie u taty. I uwierzcie mi, że te dzieci żyją i rozwijają się tak samo dobrze jak polskie. W Norwegii jest tak, że wiele kobiet chce szybko wrócić do pracy i to wcale nie oznacza, że mniej kochają swoje dzieci, że są zimne i nieczułe. Tak jak często Polacy zarzucają Norwegom, oznacza to tylko tyle, że poza macierzyństwem w ich życiu są inne aspekty. A na przykład do spełnienia w życiu potrzeba im też spełnienia zawodowego albo naukowego, albo posiadania pasji. I to jest ok. I tak samo zdaję sobie sprawę, że istnieją kobiety, dla których ta rola matki będzie najważniejsza. I tak samo najważniejsze będzie tworzenie rodziny i ciepła domowego, im to wystarczy do pełni szczęścia. I, i to też jest piękne. I ja to też szanuję. Tylko nie powtarzajmy wciąż tego poglądu, że to jest jedyne i słuszne podejście i że każdy powinien tak czuć. Poza tym wydaje mi się, jak tak patrzą na niektóre dziewczyny, że uśmiechanie się na siłę, zaciskanie zębów. I udawanie, że wiecznie jest cudownie, wcale nie posłuży dobrze temu dziecku. Wydaje mi się, że zadowoleni, spokojni rodzice są tutaj kluczowym elementem. Spełnieni rodzice, tacy rozwijający swoje pasje i wspierający się wzajemnie. I sfrustrowana, zbolała matka, nie jawi mi się raczej jako taki pozytywny obraz, z którego to dziecko będzie czerpać. I dzisiaj rano na jednym z takich najpopularniejszych portali w Polsce. Który w sumie uważałam za taki dosyć w porządku. Przeczytałam, że tradycyjne wartości, które powinny zachować matkę, takie jak, i tutaj zaraz wam przeczytam, to są cytaty, ja bym naprawdę na coś takiego nigdy nie wpadła i szczerze mówiąc mam ciary, jak to czytam. No więc te wartości, takie jak ofiarność, czystość, wierność, religijność i bezwarunkowa miłość, zanikają niestety. I, I też chciałabym podkreślić, że nie wiem, co autorka miała na myśli, e, mówiąc, nie wiem, czy pisząc czystość, i w sumie dla mojego własnego dobra nie będę się w to zagłębiać. E, ale w każdym razie e, zostało tutaj skrytykowane to, że te wartości wygasają. I, i poza tymi tak zwanymi kluczowymi wartościami, autorka artykułu wyrażała też ubolewanie nad tym, że e, ze względu na zmiany w gospodarce i rynku pracy to kobiety nie mogą już się w 100% procentach wywiązywać ze swojej roli matki, no bo uwaga, muszą pracować, i że niestety coraz mniej kobiet spełnia swoją rolę opiekunki podtrzymującej tą ciepłą, rodzinną idylę. I hitem hitów to już było w ogóle stwierdzenie, że taka kobieta powinna być nastawiona na dawanie różnych rzeczy swojej rodzinie, a nie na branie, absolutnie nie na branie. To ja już szczerze mówiąc yy, padłam tutaj trochę, ciśnienie mi podskoczyło, no, bo kiedy w końcu zaczniemy propagować pogląd, że w związku każdy może wymagać, brać i dawać, i no nie wiem, powinna w tym istnieć jakaś równowaga może. A teraz jeszcze Wisienka na torcie. Ten artykuł był napisany przez psychologa. No, to już naprawdę nie mam pytań. W takim razie się już nie dziwię, że te moje dziewczyny z wypraw odczuwają tak wielki wstyd przed tym, żeby przyznać, że może nie czują się do końca szczęśliwe. I mimo naprawdę. Że widzę dużo rzeczy, które mi się podobają w Polsce i których mi brakowało w Norwegii, to w tym aspekcie jesteśmy naprawdę tak daleko w tyle, że, że no końca nie widać. Czy nie byłoby tak po ludzku fajnie, gdyby rodzina tworzyć rzeczywiście taką opartą na partnerstwie, na rozmowach i na słuchaniu swoich wzajemnych potrzeb, żeby nie zakładać z góry, że tak musi być i koniec, że to ta kobieta musi zostać w domu x czasu, bo można to zrobić inaczej na wiele sposobów. Może urlop rodzicielski wziąć tylko matka, albo tylko ojciec, albo oboje. No, tutaj też powiem od razu, że nie wiem do końca, jak to działa w Polsce, chociaż wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby to ojciec wziął ten urlop, ale wiem na pewno, że w Norwegii jest to możliwe i to się dzieje i wszyscy wciąż żyją i to też jest ok. I dodatkowo, moi drodzy, szanujmy się nawzajem szanujmy swoje wybory. Bo jeśli na przykład po porodzie kobieta czuje się dobrze i chce wrócić do pracy po, no nie wiem, trzech miesiącach, to czy to znaczy, że jest wyrodną matką, że jest karierowiczką? Nie. My nie wiemy, jak ta sytuacja w domu wygląda. Może być tak, że po jej powrocie do domu ona spędza bardzo wartościowy czas z tym dzieckiem. Nie ilość się liczy, ale jakość, zwłaszcza w późniejszych latach. A poza tym pamiętajmy, że to dziecko ma też drugiego rodzica który tak samo odpowiada za powstanie tego dziecka, ojca. Więc doceńmy jego rolę. Czasami mam wrażenie, że dla niektórych szokującym jest fakt, że faceci też mają na tyle sprawne ręce, żeby to dziecko ubrać, przywinąć, umyć, nakarmić butelką, przytulić, nie wiem, włożyć, fusta i nosić. I tu mi się przypomniała jeszcze jedna negatywna rzecz. Skończmy z mówieniem, że faceci nam pomagają. Opiece nad dziećmi czy w sprzątaniu, bo słowo pomagają sugeruje, że to jest nasz obowiązek, a oni czasami są na tyle dobrzy, że łaskawie nam pomogą i nas odciążą. A prawda jest taka, że na równie korzystamy w domu z kuchni, z Łazienki, na równie jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie. Jeśli macie jakiś osobisty problem, na przykład, no nie wiem, w moim przypadku, ja mam nieustanne problemy z technologią i wszystko mi się zacina i psuje. Tak, jak mi to mój facet naprawi, to rzeczywiście mi pomaga i za to jestem wdzięczna, bo to była moja własna rzecz i mój problem i tak dalej. No ale jak on odkurzy dom, no to robi dobrze nam obojgu, bo z tego domu i z tej podłogi no też korzysta, tak samo jak i ja. Miałam raz taką koleżankę, która zazwyczaj sama sprzątała i sama w ogóle wszystko ogarniała, a jak raz po wielkich namowach jej facet wezmował podłogę, to był z siebie tak dumny. I ona tak mu dziękowała, z taką żarliwością, że ja się trochę czułam, jakbym nagle znalazła się w jakiejś równoległej rzeczywistości. I to było dla mnie na tyle abstrakcyjne, że aż się tak zastanawiałam, czy za chwilę nie pójdziemy po jakieś kwiaty dla niego w nagrodę. Już nie wspominając o tym, jaka panuje niesprawiedliwość, jeśli chodzi o na przykład wyjazdy. Ile było publicznego hejtu i nagonki, kiedy. Różne znane dziewczyny wyjeżdżały gdzieś za granicę bez swojego kilkumiesięcznego lub kilkoletniego dziecka. Nieważne, czy tam na kilka dni, czy na dwa tygodnie, w każdym razie wyjeżdżały i wtedy od razu zaczynała się jakaś taka litania obek i pytań typu jak mogłaś zostawić dziecko samo? I szukające było to, że te dzieci były wtedy pod opieką ojców. I to też jakby skłania mnie do takich smutnych wniosków, że jak my w ogóle postrzegamy mężczyzn w dzisiejszym świecie? No, bo jeśli niektórzy uważają, że facet przez kilka dni nie da rady zająć się własnym dzieckiem, no to co to o nim mówi? O jego zaradności życiowej, o inteligencji i no i ogólnie o nim jako człowieku? No, ja bym się chyba na miejscu takiego faceta trochę obraziła, szczerze mówiąc. Chciałabym, żeby zachował nas szacunek do innych wyborów niż nasze. Niezależnie od tego, czy ktoś chce poświęcić życie rodzinie, czy może pracy, czy może połączyć jedno i drugie. Zaakceptowanie, że każda opcja jest ok, i nie propagowanie jedynie słusznej wersji, która z moich obserwacji tworzy dużo większą presję, niż można by się spodziewać. Znam kilka kobiet, które miały dzieci i były na skraju jakiegoś takiego załamania, które wydawać by się nawet mogły, że są w depresji. I oczywiście nie mi to oceniać, to jest bardzo subiektywne. Ale jeśli ktoś, nie wiem, często płacze przy każdej rozmowie z Tobą i, i się skarży, no to różnie bywa. I te kobiety bały się powiedzieć, że jest im ciężko, że chcą inaczej, że chcą wrócić do pracy. I te kobiety nie były nawet w stanie powiedzieć, że one już nie dają rady wstawać w nocy do dziecka same. I chcą może trochę inaczej podzielić obowiązkami. Tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale brak snu albo ciągłe takie przerwanie snu przez długi okres czasu to jest dla organizmu naprawdę wycieńczające. Na wojnie na przykład w ten sposób torturuje się ludzi. Ale okej, okay, tak już podsumowując moi drodzy, to takie mam dzisiaj marzenie żeby ten stereotyp się zmienił. I sobie tak w duchu marzę, żeby ten kult matki Polki ofiarnej w końcu umarł, a został z nami nowy kult. Kult dwojga spełnionych, kochających i współpracujących ze sobą rodziców, którzy razem tworzą to ciepło domowe. I tego Wam wszystkim życzę. Miłej niedzieli i do następnego.